No cześć mordeczki, zobaczcie jak ładnie tu zrobiłem, same farmy postawiłem. A żeby mi się więcej żywności tutaj generowało, bo czemu by nie, mamy tylko 16 food supply, ja potrzebuję mieć więcej żarcia. Tutaj był taki guziczek, to ja nie wiedziałem, teraz go znalazłem, widzę co mogę zupgrade'ować, nie muszę przeklikiwać, więc tu widzę, że mogę cmentarz zupgrade'ować. I będę miał wtedy tutaj możliwość revive'owania, czyli odżywiania swojej postaci. Poprzedni run był spoko, w sensie dużo surowców zebrałem i to mi pozwoli na postawienie na przykład krypty. Będę miał nekromanta jako klasę i jakiś ancestral krypt, cokolwiek to jest. Więc pierdyknijmy sobie kryptę tutaj przy cmentarzu, prawda? I jest. O, ten przerażony tutaj z kitałkiem. Dobra, tam nie dyskutuj mi, tam nieważne. No, więc coś tutaj postawiłem, kryptę jest spoko, no. Czy mogę coś postawić więcej? Nie mogę, bo już nie mam surowców żadnych. Widzicie, tutaj kiepsko to wygląda, zupgrade'ować też nic nie mogę, więc lipa. Co najwyżej mogę tutaj właśnie się zastanowić nad tym, nie? I teraz tak, serka mogę na razie odłożyć i zobaczyć teraz tutaj, co tu mamy. Show nails. Attacker receive one damage. Za każdym razem, kiedy mnie biją, to dostaję jednego damage'a. Reserved pebble mogę dostawać, albo serek, a to? Dinner table. Plus jeden za każdą pętlę leczenia, kiedy jesteśmy w campfire'ze. Czyli pierwsza pętla 1 HP, druga plus 2 HP. Trzecia to 3 HP, tak to rozumiem. Ale brzmi spoko, no zawsze to jest jakieś leczenie, no niech jest. No dobra, a tych chyba nie będę chciał, to ja je mogę tutaj zdekraftować. 6, tutaj żarcie bym dostał. Dismantluj. Wszystko tu zdismantluję tam. I dostałem więcej żywności, tak? Czy coś mogę teraz zbudować ponad to? Mogę Madhata dostawić, to będę miał więcej możliwości tutaj magazynowania pierdoletów. Więc sobie postawimy to tutaj dalej. No, co mnie to interesuje, co ty masz tu do powiedzenia? Camp item slot. Mamy dwa madhaty. I teraz muszę tylko pilnować, żebym mógł tutaj, wiecie, zupgrade'ować to wszystko, nie? I teraz dzięki temu mogę mieć więcej przedmiotów, nie? Więc tutaj te madhaty są ważne, ale też te przedmioty nie są jakoś zajebiście, nie, powiedzmy sobie szczerze, nie dają jakoś super dużo. Możemy nekromantę dać. Nekromanta. Tutaj nekromanta, widzicie, nie ma pancerza, ma jakieś pierścionki i książkę. No dobrze, no to dobrze. Zobaczymy sobie, jak działa nekromanta, prawda? Pójdziemy sobie na pierwszego bossa nekromantą. I damy ten sam układ kostek, które było ostatnio, poza tymi badziewnymi chronokryształami. Chociaż one widają, jakby przesuwają mi wskaźnik do bossa, ale nie, bez chronokryształów tym razem. Zostawimy sobie w ten sposób, no. Czyli klasycznie, tak? Dają confirm, czy nie dają confirm, no. Zobaczymy sobie nekromantę. Jak działa pan nekromanta? Jest niebieski, ty, prawda? A, widzicie. Nie mogę tego dać. I co ja robię? Wow, ale to jest slow motion. Wszystko na 4. A, ja generuję sobie tutaj ziomeczku, widzicie? Ale bałamucą równo. Amulet, magical shield, może być. Armora nie mogę użyć, tego też nie mogę. I te szkieleciki biją. Ciekawe. Ciekawe, co my tu mamy? Max szkieletom plus 1. No to bierzemy więcej szkieletów. Ej, wygląda nieźle i bije nawet lepiej niż tamten dziad. Dobra, tutaj sobie dajmy to. No mogę już coś wkłaść powoli, nie? Tutaj mogę tą górę pierdyknąć, prawda? W sumie kiepski obszar mi wygenerowało. Górę pierdykniemy sobie tutaj po prawej dzisiaj. No, tutaj damy górę. Co my tu mamy? Magical Shield większy. Niech będzie ten Magical Shield. No i widzicie, to jest dobre tylko tak naprawdę dla wojownika, bo ja teraz nie jestem w stanie użyć tych przedmiotów.
Ajajajajaj, karty potraciłem. Niedobrze, niedobrze. To ja muszę teraz tę góry tutaj pierdyknąć. Czekajcie, żebym ja to szybko postawił. Ale straciłem tutaj surowców. Wola Boga, taka fuszera. Kto to tak od Janie Pawła tutaj? Dobra, tutaj damy narożża. Tutaj sobie pierdykniemy gruwa i to będzie takie siedlisko gruwów. Będą same gruwy. I on ma jeszcze jakąś tarczę magiczną. Ileś tam obrażeń mogę dostać z tego, co widzę, ten Magical Shield. I nie schodzi mi HP. I mamy jakieś książkę. Skeleton Level. Bierę. Ile ty masz? 20 HP, damage 9. Pytanie, czy będę miał duże opcje. Evasion mogę dać, no. Czy będę miał duże opcje pod względem przedmiotów, bo... No nie znam tej klasy, nie pierwszy raz nią gram. Tutaj mamy więcej Magical Shielda, to bierzemy. Jest jakaś książka, Skeleton Level wyższy. No pytanie, czy będzie tutaj duża różnica tak naprawdę z tymi przedmiotami, no bo tu widzę, że na razie takie same wypadają. O, atak, speed, regeneracja, już zajebisty przedmiot mi wypadł. Mamy dwa razy treasury, to tutaj... A i gdzie bym nie postawił, to będzie źle teraz. Tu będzie dobrze. Tu będzie dobrze i tu będzie dobrze. Treasury, treasury. Stawiamy góry, doliny. No i co? I tutaj, czekajcie, to jest... Za każdy kamień plus 6 max HP. No to nie, to musimy tutaj dać... Musimy dać tak, no. Tak musimy dać. Tutaj jeszcze pierdyknę sobie latarnię, żeby mi się za dużo nie generowało. Blood Groove'a mogę tu pierdyknąć z drugiej strony. I jeszcze jednego Groove'a, czemu by nie. I Midoła tutaj sobie dorzucimy. I cmentarzyk sobie pierdykniemy zaraz przy obozowisku, bo ja lubię obozować sobie tutaj. W końcu jestem nekromantą, więc lubię obozować przy cmentarzach. Książka levelu 4, ale ta daje nam 3-2, ale tam mamy attack speed, więc na razie zostawimy. Powiem, że ładnie bałamuci, nawet tutaj z HP-kami nie spadłem za bardzo. No bo jeszcze potwory się skupiają na tym, na szkieletach, nie? Dobrze, co my tu mamy? Magical Shield na 80, attack speed to jest spoko. Pierścień, level szkieleta. I tu mamy takie rzeczy, tak. Spoko. Gdzie tutaj mogę pierdyknąć to? Tu bym miał, o, tu będę najwięcej będę mógł obejść. Pierdyknijmy sobie tutaj wszędzie tego Midoła całego. Tutaj sobie pierdyknijmy też i górki. Bo ja chcę tutaj zamknąć już ten skarbiec cały. Tutaj mogę pierdyknąć górkę. No i jeszcze mi brakuje jednego. Ale bałamuci fajnie, podoba mi się. I jeszcze gruwa. Nie no, gruwa też tak. Dajmy tutaj, to wtedy blat gruwa tutaj pierdyknę. Kamień. O, i proszę, skarby, skarby, skarby. I co dostałem? Ringa dostałem na defensywę. I regenerację na sekundę, to jest spoko. I regeneracja, i level szkieleta mi zwiększa, o, to jest 54. Ja tak, to jest dobre, to jest dobre, to jest takie se. To jest takie se, a to jest zajebiste. Zwieźniemy to, na razie max szkieletów tutaj sobie zostawię, chyba żebym dał to. Trzy szkielety mogę mieć, więc to jest... Tylko żeby on te szkielety mi tutaj generował. Dobra, latarenkę sobie tutaj pierdyknę. Midoła dostawię, górę dostawię. Zajebiście. Kolejne treasury. Czy ja mam gdzie tego stawiać? Myślę, że z tej strony teraz. Z tej strony będę musiał dać skarbiec. To możemy zniszczyć.
Ale mamy cmentarniane tutaj podejście. Zobaczcie, ile cmentarzy mi wygenerowało. Zajebiście. To czekajcie, jak dojdę postacią gdzieś tutaj, to ja wtedy pierdyknę ten cmentarz. A ja tymczasem muszę zwiększyć sobie ilość maksymalnego HP. Aj, zaś mi tutaj się obozowisko pojawiło, no. Janostwo! Szkielety biją zajebiście. No, nekromanta mi się chyba bardziej podoba. Mamy jakieś książki tutaj wpadły. Carvanius Ruty. To nam się pojawiło, Magical Shield, ale tu mamy level szkieletów większy. Czekajcie, książka, która daje level do szkieletów taki, atak speeda zwiększa. I level szkieletów jeszcze wyższy. 0,54 to mamy 5, 6, 7, 81. Ale atak speed jest większy, więc to jest... A tamto ma regenerację, nie, to ja mam tu z regeneracją, to na razie nie. Na razie sobie odpuścimy beacona, mogę gdzieś tu pierdyknąć, żeby szybko przejść. Wszystko mi daje na 3, ale tu więcej zahaczę, więc damy tak. Kamienia muszę tu stawiać, a tutaj będę stawał midoły. Bijcie, moje drogie szkielety, bijcie! Antyczna szafa. Dobra, to się przyda. Tutaj jeszcze pierdykniemy to. No i tu jestem teraz na tym cmentarzysku, więc ja sobie tu pierdyknę 3 cmentarze i odprawimy czarną mszę. No i zobaczcie, pyk, 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 ile surowców mi tu wpada. W końcu cmentarzyska to jest mój teren. Ile to mamy? Summon Quality plus 24%. Regeneracja Evasion. I tych szkielet, dobra, wezmę zamiast max szkieletów. O, tu mi się pojawił szkielet wojownik. Z jakiegoś powodu. Friendly szkielet, a tu mamy co? Attack speed defensywy ma tyle samo, ale damage ma większy. 30 bije. No więc ładnie tu bałamuci. Mamy jakieś amuleciki. Trajta mamy. O, i tu są inne trajty dla tej postaci. Zobaczcie. Laying down one's life. Any direct damage to hero will be eventually split between him and his skeletons. To jest dobre. Każde obrażenia dla mnie będą dzielone na mnie i szkielety. Albo plus jeden do większej ilości szkieletów. Myślę, że damage będziemy na razie sobie robili tak, żeby go dzielić na moje szkielety, bo one mogą umierać w razie czego, a ja nie mogę umrzeć, jakby nie patrzeć, tak? Więc zostawimy sobie to właśnie w taki sposób. Jeszcze beacona mogę tu pierdyknąć, dajmy go tutaj, tutaj sobie damy, to sobie damy. Bijcie moje szkielety, bijcie! Świetnie, książka jakaś, 5 level. Ale... No dobra, niech jest. I amulecik, 104. Szkielet level wyższy, attack speed trochę mniejszy, no ale wyższy level szkieletów, to ja to biorę. Biorę to! Tu jeszcze zamknę ten treasury, może coś zajebistego mi wpadnie, książka. Nie, ja mam summon quality tam 25%. Dobra, latarenkę tutaj mogę pierdyknąć. Tutaj możemy sobie kamienia dostawić. Teraz beacona jeszcze bym gdzieś dał, żeby szybciej biegać. Niech jest tu. Jakiś pierścionek epicki, ciulowy. Wow, jakiegoś golema, guarda. Z większą defensywą. No, teraz to ja bałamucę. Co my tu mamy? 6 level. Nie daje mi levela do szkieleta, ale regenerację mi daje. Chyba regenerację sobie odpuścimy. Pierścionek. Większy level do szkieletów, to mamy summon quality. Nie. Dobre mi szkielety przyzywa. Takie mocniejsze, to bijące. I ten, więc ten summon quality jest ważny. Tylko jeszcze musiałbym zwiększyć ilość tych szkieletów. Jest Oblivion, zajebiście. Tego potrzebowałem. Tutaj sobie dajmy to, żeby tą górę obtoczyć, nie? Bo to muszę ją obtoczyć. Midoła, no nie mam już gdzie tego kłaść. Nie wiem, gdzie to pierdyknąć. Tutaj pierdyknę.
Ale radzę sobie nieźle. Jak pod tym względem patrząc, to kurde zajebiście. I szkieleciki przyzywam. I ten, co mi tu dajesz? Summon quality jest lepsze. To ja tutaj dam, tak? Zamiast tego. Chyba to. Attack speed. To mi dajesz co? Ale summon quality, to będę miał jeszcze wyższy. To ja sobie wezmę 74% i będę te lepsze szkielety przyzywał. O, jakaś fajna książeczka. Grimoire. Ech, mam lepsze. Więcej szkieletów potrzebuję, tyle wam powiem. Dobra, Blood Groove. Tutaj możemy dać. Już nie wiem, gdzie to stawiać. Chyba tu. Bossa jeszcze nie ma, więc ja to muszę gdzieś tutaj kłaść. Middle i middle. Ale już zaczynam obrywać. Potrzebuję lepsze przedmioty. Na przykład to level szkieletów plus 6. Summon quality mi spadnie, ale level szkieletów będzie. Pierścień na 7 poziom. Summon quality, attack speed plus 4. Dobrze, wezmę ciebie. Regeneracja. Tu mamy coś 6 poziomu. Plus 1 do szkieletów. O, o, o. O, o, o. O, 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 tego potrzebowałem. I teraz będę miał 3 szkielety. Antyczna szafa wpadła, to jest co? Magic Shield większy i regeneracja, ale ja potrzebuję mieć szkielety. Więcej szkieletów. Szczególnie jak przyjdziemy do stanowiska z bossem, bo tutaj jak boss się pojawi, to ja muszę bałamucić bossa. Jest Oblivion, gdzieś tutaj był ten obóz, tu jest ten Goblin Camp, to ja to usunę. No, 3 szkielety, tak jakbym miał z 8 tych szkieletów, ale było zajebiście. 8 szkieletów, co mi tu dajesz? To jest słabe, tak? Czy dobre? Słabe. Idź pan, bij tam dalej. Dobra, bo mi się karty palą, co my tu mamy? 3 nowe traity. Horda. Za każdą pętlę 3 wysokiej jakości szkielety dołączają na naszą stronę. 0,25 do levelu szkieleta. Dajmy jeszcze raz. Plus 1 liczba szkieletów. O, 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 o tym właśnie mówiłem, żeby coś takiego tu mieć. Gdyby cię tu pierdyknąć. Tu cię pierdykniemy. I pojawi się bosiątko dzisiaj, tak? Tak, pojawi się bosiątko, więc bosiątko dzisiaj zabijemy. Tylko pierdyknę tutaj dwa jeszcze skarbeńki, prawda? I tutaj jeszcze dopieszczę te skarbeńki. W ten sposób będzie ładnie, pięknie i kolorowo. Tutaj jeszcze kamyczka pierdyknę. Pyk, pyk, pyk. I tego Blood Groove'a jeszcze mógłbym tutaj dać. Dlaczego tutaj daję? Ano dlatego, że nie będę miał Obliviona, a chcę, żeby było jak najmniej rzeczy dookoła, żeby tego bossa osłabić tak naprawdę. Z tej gruby mogę tu pierdyknąć i co najwyżej tylko dwie rzeczy się tu pojawią, nie? Chyba, że mi Blood Groove wpadnie, no to wtedy będzie spoko. Jeden szkielet, ale szkielety obrywają. No ale jak zrespię szkielety, to jest dobrze. No i teraz tak, tu mamy co? Regeneracja, ale mniejszy level szkieletów. Tutaj mamy summon quality wyższy. I w jednym przypadku i w drugim. Dam 1% to mi tam okan dupy. Dobra, to chyba nic nie jestem w stanie. Cmentarz mogę co najmniej. Gdzie jest moja postać? Tu jest moja postać. Spierdyknę sobie jeszcze jeden cmentarz. Oj, jest bosiątko. No i właśnie teraz Oblivion się przydaje, więc beacona tutaj też pierdyknę. Midoły jeszcze może. Może akurat uda mi się otworzyć skarb. Coś dobrego, czy coś słabego? Oj, to mnie tak średnio bawi. I to też, no, nie wydropiło mi nic cennego. Jeszcze możemy spróbować tutaj.
No a to będę musiał zburzyć Oblivionem. Jest jakiś podręcznik. Liczba szkieletów jest... O, plus 1. I level szkieletów będzie 5 z hakiem. Ale będę miał więcej szkieletów. To na bossa będzie dobre. Intensywa to mi daje regenerację. Zostanę przy tej regeneracji na razie chyba. Amulet. Ale ja chcę więcej szkieletów. Szczególnie na bossa. Jeszcze Blood Groove'a mogę tutaj dać. Czy to będzie sensowne, jeżeli ja to tu dam? Chyba nie, nie będzie sensowne. Jeszcze jeden middle, jakby wpadł, to bym skarb otworzył na koniec. No i jest. I co my mamy ze skarbów? Jeszcze lepszy pierścionek. I to zamiast tego będzie chyba, tak? Większy summon quality, attack speed. No regeneracja mi wypadnie, ale jest lepsza. I latarnię mogę tu pierdyknąć. A pierdyknijmy tu latarnię. Blacksmith Hammer jeszcze wpadł. Zwiększyjmy sobie tutaj ilość mojego życia. Groove'a mogę tu pierdyknąć. Powiem wam, że nekromanta jest zajebisty. Tutaj coś mamy. Liczba szkieletów, ale Magic Shield mam większy. Jeszcze się uleczyłem na koniec. Jeszcze tutaj latarnię dopierdzielę. To jednego szkieleta będzie mniej przed bossem. Co my tu mamy? Level szkieletów mniejszy, evasion wpada, magical level. Nie, więcej szkieletów. Już nie widzę, żeby mi więcej szkieletów generowało. Ale to przez to, że bardzo szybko zabijam przeciwników. Defensywa, liczba szkieletów to nie. Dawać bossa! Dawać bossa, dawać bossa. Jeszcze tu pierdyknę to i pierdyknę groovy, kurczę. Na maksa tu. Las tutaj zrobimy, o. Proszę jak ładnie. Regeneracja summon quality, ale no to liczba szkieletów. Ile mogę mieć szkieletów? 5. Uwaga, uwaga. Idziemy na bossa. Bang. Aż sobie obniżę troszkę tutaj tempo walki, żebyście mogli zauważyć. Jak to jest możliwe, nie? Dobra. Tylko czy ja teraz przyzwę tych szkieletów, cholera. On tu od razu bije mi te szkielety. Praktycznie co przyzywam, to mnie bije. Ajajaj, obrywam srogo. Nic mu damage'a w ogóle nie dostaje. Myślałem, że to lepiej będzie wyglądało. Przyzywaj pan te szkielety. Ale lipa. Ale lipa. Teraz szkieleta przyzywaj. Następnego. O właśnie, bałamuć, bałamuć, bałamuć. Jest na prowadzenie, Raven wychodzi. Raven wychodzi na prowadzenie. Ciekawe, czego Groove wchłonie. Blood Groove powinno go teraz wchłonąć. Jest, wchłonęło go. Boss zabity. O tak, zwycięstwo. Bla, 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 nie rozumiesz, co się stanęło. Ja się nie dziwię. Nowe trofeum, jakiś punching baga i możemy nagrodę wybrać. To lubię najbardziej. Każdego dnia, każdy dzień przechodzi 15% szybciej. Ilość surowców zwiększona do 50% albo 2% szans na całą sferę zamiast chunka. Co bym nie wziął, to mi tak chyba nie wiem, czy jest potrzebne do końca. Resource Cup. Dajmy to, że dzień szybciej mija. No i pytanie teraz właśnie, czy może zrobimy jeszcze jedną rundkę tak tylko dookoła. Zostańmy sobie, bo idzie mi nieźle.
Zostańmy sobie i jedną rundkę tutaj jeszcze pierdyknę dookoła, bo idzie mi nieźle. Myślę, że jestem w stanie tutaj obskoczyć, skoro bossa pokonałem, tylko teraz muszę przyspieszyć tą walkę. Jeszcze beacona, jakbym tutaj dał, to więcej surowców do zbiorę po prostu. No i mogę właśnie latarnię tutaj pierdyknąć. Jeszcze na przykład gdzieś tu midoła sobie dać. I tutaj jeszcze treasury mogę dać. Beacona gdzieś tutaj damy. I jeszcze midoła. Gdzie jest moja postać? Tu jest moja postać. To jeszcze przez cmentarz przejdę. Szybko od bossa ubiję, bo doszedłem do 7 levelu. Obliviona mamy. Obliviona mogę dać tutaj. Nie lubię obozowisk. Nie no, powiem wam szczerze, spoko. Bossa ubiłem, więc pod tym względem jestem zadowolony. Surowców też mogę nachapać, to jest dobre. Więcej szkieletów, ale mogę mieć 4 szkielety w tym momencie i więcej niż 4 chyba nie ma sensu. Bo i tak nie jestem w stanie dogenerować tych szkieletów, tak? Widzicie, że 2 do 3 jeszcze tam w miarę postać bije, a więcej jak... Więcej jak 3, tam 4 to jeszcze, nie? Przy trudniejszych przeciwnikach nawet postać mi generuje 4 szkielety, ale więcej jak 4 chyba nie ma najmniejszego sensu. Dobra, tutaj mamy Magic Shielda, to bierzemy. Summon Quality większe, na razie nie. Level szkieletów, tu będę miał 3 szkielety wtedy, no. Regeneracja na sekundę, większy level szkieletów może dajmy, niech biją. I tutaj mamy co? Level szkieletów wyższy, defensywa, atak speed lepszy. O. Niech szybciej biją. I góra, pyk. I jeszcze jakiś tutaj lucik. Co my tu mamy? 6 poziomu. Nie, i atak speed. Mamy mniejszy shield, mamy, ale atak speed 12%. To będzie spoko. Będzie spoko. No dobrze, to ja sobie tutaj jeszcze dostawimy kamienie, głazy. Całe pola tutaj pierdyknę. Ej, już dalej nie będę biegł. Dalej tego rana nie będę ciągnął. Summon Quality Attack Speed. Nekromanta zajebiście mi się podoba, tyle wam powiem. Teraz czekajcie, gdzie jest moja postać? Tutaj, to jeszcze gruwa pierdyknę. To dozbieram drewna więcej. No tak się powinno tak naprawdę farmić surowce. O, książka. Summon Quality lepszy. O, to by było dobre. Ale level szkieletów mi spadnie, ale attack speed jest wyższy. Zejdziemy z levelem, żeby jednak tutaj troszkę lepsze te ziomeczki tutaj przyzywać. No, ten to jak zbałamucił, to grubo. Dawać surowce. Teraz ile tych surowców mi tu wpadnie. Ciekawe, czy dożyję. Bo już zaczynam mocno obrywać. Dobra, jeszcze możemy beacona gdzieś tutaj pierdyknąć. Nie wiem już gdzie tutaj. Już mi średnio cokolwiek daje. Jeszcze cmentarz mogę walnąć. No i tak naprawdę już koniec. Ty co, zmienię sobie speeda ekspedycji. Żebym widział ten moment, kiedy ja przejdę przez obozowisko. Żebym wiedział, kiedy nacisnąć stop, nie? I teraz tak, tutaj jemy tak, tak, middle, góra, kamień. I jeszcze obozowisko się pojawiło. O, i widzicie, tu już się pojawia problem, drogi Ravenie, nie jest tak kolorowo. Zostaje w pierdziel. Jeszcze surowców, więcej surowców. A jeszcze tutaj mamy trajta jednego, co możemy dać? Za każdego z zabitego szkieleta jeszcze się healuje, no to już jest w ogóle epickie.
weźmy 5% szans na skrzynkę, no. A nuż się skrzyneczka pojawi. I jeszcze latarnię mogę tutaj pierdyknąć. No, jesteśmy w obozowisku. Around the world, jakoś trofeum znaleźliśmy, czyli przeszedłem sobie przez świat po zabiciu bossa. Ja w tym momencie wezmę te wszystkie rzeczy, które tu zebrałem i... I cóż, retreat, tak? No, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.